No więc słuchajcie... Tak, w ogóle mamy konkurs dla was specjalny i zasady tego konkursu będą na naszym Facebooku, więc śledźcie, pewnie pod filmikiem będzie zaraz umieszczona na Facebooku koniecznie informacja. A to jest nasz pierwszy konkurs, więc warto. Do wygrania płyta z podpisem Magdy Bowskiej. O jak. Yeah. Karol, wyłącz ten telefon, przecież nagrania są na... Ja sprawdzam Instagrama naszego. Przestań z tym Instagramem, naprawdę jesteś pokoleniem, który cały czas ma telefon w ręce. Dobra. Witam serdecznie. Witamy przed państwem Karol Jankiewicz. I Karol Osentowski. Cześć, witamy na kanale Między Nami po raz ponownie. Pewnie już widzicie na dole, kim ona jest, bo zdradzę, że to jest ona. To jest kobieta ogólnie wszechstronna. Wyobraźcie sobie, że skończyła Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, a także Akademię Sztuk Pięknych. No, co tu dużo mówić, po prostu może ją zaprośmy i porozmawiamy z nią o tym wszystkim. No. A! Co? Tak, zaprośmy. No to co? Przed państwem Magda Grabowska-Bowska! Yeah! Zapraszam serdecznie. Cześć. Cześć, a ty, co ty tutaj masz? Ja mam swoją płytę. Masz swoją płytę? To powiedzmy o tym od razu. Słuchajcie, Magda wydaje czy wydała już? Wydała już swoją nową płytę. Drugą. Proszę bardzo. Tomek. Pysk. Pysk. Zrób zbliżenie na pysk. Ale czy to jest taka płyta, że normalnie, w sensie, że... Normalnie idziesz do sklepu, normalnie możemy albo sobie tak... klikasz i kupujesz Spotify, i nagle iTunes, coś otwiera takiego? Się przed tobą wielka paszcza. Czy ta okładka i to jest też twój projekt? Mój pomysł? Tak. Aczkolwiek w ogóle wszystko jest tutaj moim projektem, ale nie da się tego robić całkiem samemu. Pomógł mi w tym Paweł Nolbert, z którym się przyjaźnię i jest to niesamowicie zdolny gość. Oprócz tego ten pop-up też mnie trochę przerósł i zaprojektowała go super babeczka Joanna Wystańska-Woźny, która projektuje takie rzeczy. Bo tu są jeszcze takie cuda, patrzcie. A tu jest mnóstwo takich... Wylatują wow! O kurde, jakie fajne zdjęcie. Zobaczcie na to. Karol, żeby to się nie pogubiło, weź to pochowaj tam. No nie, no już chowam, no. Czy widzisz dźwięki? Czy słyszysz kolory? Pytasz mnie, czy jestem synestetą. Nie, no niestety nie jestem, ale było paru takich. A to się tak nazywa? Tak, są ludzie, którzy widzą kolory albo słyszą... Tak, to jest niesamowite i w ogóle wspaniałe. Niesamowite. Na przykład Paul Klee był takim gościem, był taki gość. Dalej. Jaki kolor ma twoja muzyka? O, no, ale to jest dobre pytanie. Ma kilka, ale ma jeden? Nie, nie myślę, kurczę, właśnie ma mnóstwo kolorów. Ty jesteś taka kolorowa, no. Tak, ale wiecie co, tak naprawdę to też mam trochę czarny charakter momentami. <O. śmiech> Jeśli chodzi o samo projektowanie i ilustrację, no to pewnie charakteryzuje mnie jakaś paleta barw. A jeśli chodzi o ubieranie, inna. I no, tak to jest z kolorami. Ja muzykę też jeszcze inna i coś tam. No, wszystko. No. Fajnie. No ale czujesz się bardziej muzykiem czy plastykiem? No chyba... Chyba jesteś muzykiem bardziej, nie? Aktualnie jestem bardziej muzykiem, ale jestem muzykiem, który jakby nie jest w stanie nie myśleć o tej wizualnej stronie swojej muzyki. I wciąż też bywam ilustratorem czy grafikiem, ale rzeczywiście nie mam trochę na to czasu. Bardzo dużo czasu zajmuje mi też bycie grafikiem Bowskiej. No tak. No jesteś swoim pracodawcą. Jestem swoim pracodawcą, jestem nawet też swoim wydawcą w ogóle. Ale tak. Masz po prostu tak, że wiesz, że sama się dobrze tym zajmujesz, czy po prostu nie ufasz ludziom? Nie, coś... absolutnie. W ogóle ufam ludziom. Z ludźmi trzeba współpracować i tylko dzięki jakimś zderzeniom właśnie z ludźmi można robić moim zdaniem lepsze rzeczy. Natomiast w byciu wydawcą, bycie wydawcą to było coś, co zdarzyło mi się właściwie, można powiedzieć, przypadkiem, bo wcale tego nie planowałam na początku, ale nikt mnie nie chciał wydać. Więc po prostu stwierdziłaś, a będę sobie wydawcą. Nikt mnie nie chciał wydać, za to moja muzyka się pojawiła w serialu i uważałam, że ta płyta w związku z tym musi wyjść wtedy i postanowiłam sama się wydać. Chyba są jacyś wydawcy, którzy żałują tego faktu. Nie żałujcie, no. Yeah. Wolisz, jak jest coś bardziej ładne czy interesujące? To jest trudne pytanie. Ciekawe, nie? To jest takie... Bo może być też coś ładne i interesujące. Jestem estetką. To w życiu bywa... To w życiu przeszkadza podobno. Więc ładne jakby... Wydaje mi się, że musi być w pewnym sensie. A interesujące to jest coś więcej chyba. Tak, wolę chyba jak jest interesujące.
Kurde. Yeah. A czy Bowska gra na jakimś instrumencie? Bowska gra. Gra na fortepianie, który na scenie zamienił się w syntezator cyfrowo-analogowy. Jest moim instrumentem i narzędziem rzeczywiście. I ciężko mi też bez niego w ogóle wymyślać muzykę, więc tak, towarzyszy mi od dziecka. A jaki twoim zdaniem instrument sprawia, że jesteś bardziej atrakcyjny? No ja lubię instrumenty dęte na przykład, słuchajcie. O. Dla mnie, w ogóle dla mnie dwa najwspanialsze instrumenty to jest wiolonczela i trąbka. O. Oprócz fortepianu, bo fortepian jest najlepszym instrumentem. A perkusja? A potem perkusja. A tak, gitara? A perkusja. No właśnie z tą gitarą jakoś tak. No i gitara. Widzieliście u mnie gitarę? Nie, nic nie. No i właśnie. Czy twoje trasy to szalony rock and roll? Nie. Moje trasy to nie jest szalony rock and roll. Aczkolwiek zdarzają się momenty. Momenty. Natomiast w moim zespole panowie są zmęczeni i tak o północy to oni już zmierzają w stronę pokoju. Okej. Okay. Tak. Okej. Okay. Tak zwany zespół dziadów. Zespół dziadów. No nie, dobra, żartuję, tak też fajnie. Słuchajcie, gram z super muzykami. Jest to Jan Smoczyński, z którym piszemy w ogóle piosenki. I Paweł Dobrowolski na bębnach, wybitny bębniarz. Więc tak, oprócz tego jest, ja jeżdżę też właściwie prawie, że z samymi mężczyznami, bo jeszcze mam mistrza oświetlenia i realizatora dźwięku. No i jeszcze z nami jeździ techniczny, więc jest to wesoła ekipa i czasem naprawdę jest dobrze. Dlaczego nie jesz na biało? Kto tak, kto ci tak powiedział? No, halo? Boże! No i wytłumacz się z tego. Nieprawda to jest. Jadam, gdyż lubię, ale jak nie jem, to się lepiej czuję. Po prostu. Ha, czyli to jest ale tak jak... kawa bez mleka, no błagam was, to jest nie. W ogóle nie. Dlaczego byłaś w Cannes? Chyba, że nie byłaś. Nie byłam w Cannes. Wytłumacz. Byłam w Cannes, ale nie byłam w Cannes. No. Tu jak Boże. To? No właśnie, to teraz to wyjaśnię, bo to cię... Nie, nie byłam, nie robiłam zdjęć na czerwonym dywanie, ani selfie na czerwonym dywanie. No. Okay. Natomiast w Cannes był film z moją muzyką, rzeczywiście, i był to konkurs, jest tam taka część dla młodych twórców, i film Gosi Rżanek, Dance Macabre, animacja, którą robiła Gosia na swój... to był film dyplomowy. To miałam przyjemność napisać do niego muzykę na kwintet, dęty i fortepian. I ten film znalazł się w takiej selekcji tam. Także Gosia była i reprezentowała swój film, a ja tylko się cieszyłam, że tak to się potoczyło. Yeah! Czy bawiłaś się na trzepaku, jak byłaś małą dziewczynką? Owszem, ale nie za dużo, ale bawiłam się. Tak? A jak wspominasz w ogóle czasy dziecięce? Tak jakby masz jakieś, czerpisz inspiracje z tego czasu? Trochę? Tak. Trzepak to jedno, ale chyba bardziej takie wakacyjne spędzanie czasu na wsi, wiecie. A gdzie na wsi? Ja też spędzałem zawsze na wsi w wakacje. Na Roztoczu. Na Roztoczu to... Pięknie tam jest i była tam taka... To jest przy Kielcach? Było tam takie... Madziu, a masz jakiś swój ulubiony kwiat? Tak. Ja, co jest twoje? Jest nim peonia. Peonia? Peonia albo piwonia. Jest taki kwiatek pełnia? Peonia. Peonia, pełnia. Peonia. Dlaczego w sumie kaktus? No, no jakoś tak wyszło. Tak po prostu, prostu tak wymyśliłam i teraz muszę dorabiać do tego teorię. No właśnie, czyli to po prostu... W sensie no... Czyli no kaktus po prostu. Ale kaktus, bo wiecie, bo to jest taka roślina, która jest z jednej strony delikatna, jak widzisz, ale... bo uschła tobie ta roślina, no, bo jednak o nią nie dbałeś, a z drugiej strony ma te kolce, więc trudno do niej podejść i podoba mi się jej symbolika. Okej. Okay. No to Maciu, twoje ulubione słowo. Miłość. 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 Moje ale to nie... Miłość czy miłość? Miłość. Miłość, miłość. Moje to jest niesamowite, a twoje? A moje to... Dalej. Czy artysta musi mieć misję? Według mnie fajnie, jak mu o coś chodzi. Tak. Nie wiem, czy misja to jest dobre słowo, bo ono brzmi tak dość, powiedziałabym, górnolotnie. Ale zadanie, warto, cel, warto jakieś jest takie mieć, przesłanie. Warto jest mieć... No o czymś się śpiewa i tak. To po coś się robi, tak mi się wydaje. Nie wiem, a może to powinno być tylko czystą rozrywką. A ty masz jakieś, w swojej muzyce chcesz coś przekazać ludziom? W moich piosenkach jest dużo
metafor i pochowanych sensów, które można sobie odnaleźć na różnych poziomach. Ale generalnie rzecz biorąc, chciałabym ludziom przekazywać taką pozytywną myśl. Po prostu. I przychodzą do mnie ludzie po koncertach, którzy mówią, że ta piosenka im pomogła na przykład. Albo słuchaj, oświadczyłem się przy twojej piosence. Albo tańczyliśmy pierwszy taniec przy twojej piosence. Mm. Albo kurczę, to jest dla mnie takie ważne, pomagasz mi przetrwać trudny moment. No to jest w ogóle dla mnie tak niesamowite. To jest dla mnie taka nagroda, że ktoś tak może bardzo myśleć o mojej muzyce. Co, jak słuchasz jakiejś piosenki, to co jest dla ciebie bardziej, co jest ważniejsze? Tekst czy muzyka? Co cię bardziej przyciąga? Jeśli słucham polskiej muzyki, to bardzo przyciąga mnie na pewno tekst, bo jednak on wbija się w głowę automatycznie i natychmiast. Ale tylko tekst w połączeniu z melodią jakby może ma szansę się jakoś tak wbić. I w związku z tym właśnie to jest niesamowite w piosence, że to musi po prostu być razem. No i właśnie. Magda, no niestety... Powoli zbliżamy się do końca naszego cudownego odcinka. Naszej pierwszej części, bo jest druga. Nie wiem, czy wiesz, ale jest druga część, w której tak. występuje zadanie. No to Karol, zademonstruj swoje usta. Jest coś takiego jak usta, takie to czerwone. Usta dla ciebie. Nikt ich nie wkładał wcześniej. Nie wierzę ci. Nie, naprawdę. No. Z racji tego, że twój tekst piosenki, który już przygotowaliśmy trochę, jest bardzo trudny, wsadzimy to do buzi. Tak. Będziemy czytać wspólnie refren. Tą węższą, zobacz, czekaj, odwróć to sobie. Dobra. Magda, tu. Cześć. Nie, tak. Zabiję was. Tak. Japoński wstyd to jest. Tak. No? Jeśli są, gdy słyszę trun, rozumiem. Aha, nieczytelna. Dajesz radę? Oczywiście pod spodem będą napisy tego tekstu, żebyście wiedzieli, co mówiliśmy. To jest gift, rozumiem. Mogę to zabrać? Możesz sobie to zabrać? Weź sobie to do domku. Tak. Słuchajcie, no to co? No to, Madziu, bardzo dziękujemy za to, że przyszłaś do nas. To był dla nas zaszczyt. Wielki zaszczyt. Bardzo mi miło, naprawdę. Teraz będziemy na każdym twoim koncercie. Zyskałeś nowych fanów. I nie tylko nas, bo jeszcze też miliony... Ale chłopaki, ale obiecujecie, tak? Tak. I było mi bardzo miło tutaj na tej kanapie z wami. No właśnie, widzicie? Słuchajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Oprócz tego, to było straszne. Ale dam radę. To uwaga, to kupujcie sprawę ten, bo to na dykcie działa dobrze, więc... Więc dziękujemy wam jeszcze raz za to, że byliście z nami. Dzięki wam to robimy. Jesteśmy dzięki wam, a wy jesteście dzięki nam, a tak nazywamy. A dzięki wam ludzie są między nami. Tak, i... no wiecie, to wszystko się łączy, więc bardzo dziękujemy. Takie to wzruszające. Widzimy się... Miłość po prostu. Tak, miłość. Widzimy się za tydzień o 18 ponownie. O tej samej porze. O tej samej porze. Jest lato, więc korzystajcie z lata i idźcie teraz sobie popiekać na przykład. Ja chyba pójdę zaraz na rower jakiś. O. Więc trzymajcie się, do zobaczenia za tydzień. Pa. Kochamy was. Mua.